Hello, Marciotka, witam was bardzo cieplutko w kolejnym szalonym odcinku Syfiliska. Dopiero co był odcinek, tak, wiem, ale mam ochotę zakończyć jak najszybciej właśnie ten 35. odcinek, bo z tego, co piszecie, to najlepsze dopiero przede mną. Zatem zakończymy sobie dzisiaj odcinek 3-5. Lisio w poprzednim odcinku okazał się prawdziwym mężczyzną, kto by się tego spodziewał. I najlepszym boyfriendem pod słońcem, zasłużył na masaże stóp i czego tylko zechce do końca swych lisich dni. Podstępem wykradł pudełko wstydu Barbie, nam lepiej znanej pod pseudonimem Żmizyk Zakowatej albo, nie wiem, Plastikonu. Dzięki czemu zdobył materiał do szantażu. Aktualnie Amber robi pod siebie ze strachu, bo wie, że jej dni są policzone. No to tak z ważniejszych rzeczy, a z takich mniej ważnych, no to depczemy po platfusach innemu szantażyście, nie Lisiemu, ale temu z portalu randkowego, ex-Iris, który w tym samym czasie bajerował przez internet biedną Iriskę i jakąś laskę z naszej szkoły. O kogo chodzi? Powinniśmy się niebawem dowiedzieć, więc let's go! Teraz musimy wyruszyć, z tego co pamiętam, wraz z Lisiem ruszamy do domu Iris, by w końcu się z nią skonfrontować, no i wycisnąć z niej całą prawdę, bo bez niej właśnie i bez tego nie poradzimy sobie w odkryciu tożsamości naszego sprawcy, zboczeńca i szantażysty, dodam od siebie. Niektórzy z was nawet podejrzewają oto Dejka, naszego surfującego czopka, inni z kolei samą Priję, także ciekawe, co z tego wyniknie, ale byłyby jaja, gdyby zamieszona w to była dawno niewidziana Letty. O, wow, to by było coś. Przeszliśmy przez park i poszliśmy w kierunku mieszkania Iris. Okej. Ona pewnie ma mieszkanie gdzieś tutaj pod tą rzeką wejścia. Albo jak gumisie, gdzieś tutaj jest jakiś konar drzewa i wskakują do środka. Zaczynam znać tę ścieżkę na pamięć. Nie musieliśmy nawet dzwonić domofonem. Drzwi do budynku były otwarte. To co, oni nie obawiają się morderców, czy jak? Potem zapukaliśmy do drzwi Iris. Nikt nie odpowiadał. O, za późno, już ją zamordowali. Może wejdźmy od strony ogrodu? Ja się boję. W akcie desperacji postanowiłam nacisnąć na klamkę. Drzwi były otwarte. Dum, dum, dum. Jest jakiś horror. No dziwne. Dlaczego drzwi były otwarte? No bo nie były zamknięte? Przestań pitolić od rzeczy, bo to mnie kosztowało, a teraz w sumie będzie mnie kosztowało 2 punkty akcji. Zaraz poleci po bandzie i sypnie kolejnymi złotymi myślami typu: o, ten dom ma sufit! Bach, 2 punkty akcji. O, Lisander wygląda tak męsko w tej apaszce. Bach, kolejne 2 punkty. Dlaczego podtrzymuje się za policzek? Czyżby zakrywał malinkę od pyry? Kolejne 2 punkty. A, Jezu, mam ich dość. W tym mieszkaniu jest zbyt cicho. No a jak ma być, skoro nikogo nie ma w domu? Iris! No będziemy drzeć mordę. Iris, wyłaź! Merka, uważaj! Nie wiemy, czy w tym domu nie ma zboczeńca? Ja się nie przejmuję, zrobię sobie z ciebie żywą tarczę. Bierz krzesło, ja lecę do kuchni po patelnię. Przy okazji sprawdzę, czy Castiel nadal siedzi w śmietniku. Może nam pomoże. O, albo do łazienki. Sprawdzimy, czy wanna nie dostała nóg z brudu i w geście sprzeciwu poszła się umyć. Jezu, nie wiem, co się ze mną dzieje. Lisandrze, przestań być taki ostrożny. Coś tu nie gra. Musimy jak najszybciej znaleźć Iris. No to już wam podsunęłam pomysł, co powinniście zrobić. Boję się, że coś jej się stało. Oh my god, kurczę, cała scena w domu wymaga creepy muzyczki rodem z Dobrego Dreszczowca. Albo Archiwum X. No bo przy naszym szczęściu to zapłodnią nas kosmici. Iris, gdzie jesteś? Przysięgłabym, że ją tutaj znajdziemy. Mówiła, że w domu czuje się bezpiecznie. Poszukajmy gdzie indziej. Tak, będę spacerować w te i z powrotem. Może na drzewie siedzi? W tym strachu się schowała. Serio? No dobra, no to przejdźmy się wszędzie. Ktoś zostawił... Morderca zostawił nóż na wierzchu. Albo chce puścić dom z dymem. Patelnia na gazie. Dlaczego tu nikogo nie ma? Zobaczymy, czy umyli wannę. Jestem bardzo ciekawa. Dobry Boże, tutaj naprawdę nikogo nie ma. Poza brudną wanną, której sikają. Nie panikujmy, poszukajmy jeszcze trochę. Poczułam, jak zaczęły mi drżeć nogi. Przytul mnie, Lisiu. Boję się, że wejdziemy tutaj zaraz na jakiegoś mordercę. Albo zboczeńca. A jest mały Tomas? Nie ma go.
Tomasa też uprowadzili! O nie! A w kuchni? Nope. Dobra, to idziemy znowu do ogrodu. Może coś się wydarzy. O, jest! Iris! Jojku, jak wyje! O, biedactwo. Och, to wy! Co się stało? Drzwi były otwarte i... Och, to moja wina. Byłam tak zagubiona, że musiałam zapomnieć je zamknąć. Jezus, jesteś mega roztrzepana. Objęłam ją ramieniem, aby ją pocieszyć. O, słodkie. Zerknęłam na Lisandra. Iris, nadszedł czas, abyśmy szczerze porozmawiali. Ścisnęliśmy się i we troje usiedliśmy na huśtawce. Znaczy, cała nasza trójka się ścisnęła? Lisander nie będzie nikogo ściskał poza mną. Iris, przesuń 4 litery. Szczegółowo opisałam jej nasze śledztwo. Poczułam się trochę winna, gdy wyznałam, że Armin włamał się do jej skrzynki mailowej. No, no big deal. Nic takiego. Nic się nie stało. Ale Iris najwyraźniej puściła to płazem. Co? Ja jej wchodzę do pokoju, drze na mnie japę, ktoś jej czyta prywatne maile i puszcza płazem. Okej, super. Widzę, że są równi i równiejsi. Lepiej wyglądała, jakby poczuła ulgę, że nie musi sama stawiać czoła problemom. Okej. Nie chciałam o tym rozmawiać, bo było mi wstyd. Ale to było... No co? Co było? To było zbyt trudne, by samemu nieść ten ciężar na barkach. O, mój kochany lisiu. Tak! I znowu płaczę. To już koniec, nie jesteś już sama, rozumiesz? Możesz na nas liczyć. Ale co zrobimy? Nie mogę jej dać tylu pieniędzy. A, jej, czyli jednak dziewczyna, okej. I to na pewno tego nie... Co? I na pewno tego nie zrobisz. Pójdziemy z tobą wieczorem na miejsce spotkania. Dziewczyna, która myśli, że może z tobą pogrywać, przekona się, z kim zadarła. No, odechce jej się ponownie z tobą zadziera... Uhuhu! Lisander, odkąd potłukł sobie łeb, jest bardziej sexy. Nie boi się podjąć ryzyka. Podoba mi się to. Niech już tak zostanie. Całe szczęście, że tutaj jesteście. Czuję się trochę lepiej. O, twój koszmar wkrótce się skończy. Obiecuję. Wkrótce pożegnaliśmy się z Iris. Kolejny raz wróciłam do domu ze ściśniętym żołądkiem. Znowu będę musiała się wymknąć, ale nie będę mogła za każdym razem liczyć na szczęście. No nie, nakryją nas. Tak jak ostatnim razem zjadłam kolację z rodzicami, poszłam do swojego pokoju i cierpliwie czekałam, aż pójdą spać. Spotkanie miało się odbyć o północy w parku, ale creepy! Ta wredna żmija naprawdę lubi się kręcić po nocy. Pomimo tego, że się trochę bałam, byłam zdeterminowana i dosyć pewna siebie. Wiedziałam, że w razie czego Lisander będzie razem ze mną. O, tak, mój żywy chodzący kalafior. Mój żywy kalafior. W mieszkaniu zapadła głucha cisza. Czas iść w drogę. O nie, o nie. Nowe zadanie, skonfrontuj się z winną w parku. Okidoki, weszłam do salonu i nagle zamarłam! O nie, ktoś będzie na mnie czekał! Jestem prawie pewna, że coś słyszałam. O-o, wstrzymałam oddech. Zamień się w lampę! Jak jakiś Transformers. Tylko mi się wydawało? No już, Merka, to nie pora, żeby chować głowę w piasek. No w tym wypadku to raczej w panele. O gad, przed mieszkaniem. Dobra, idziemy. Najwyżej nas nakryją. Trudno się mówi. Park nocą, butiki nocą. W sumie po co ja idę tutaj? Nie wiem. Wejście do parku. Może się rozejrzymy, zanim wejdziemy do... Co to jest? Co to jest? Tego tu wcześniej nie było. To coś świeci w blasku księżyca. Jakie ładne. Ktoś musiał to tu zostawić. Co ja dostałam? Otrzymałam nowe ubranie. Kalejdoskopiczny okular? What? What? Wow! Dostałam Fanta gratis! Ale super. Ale fajnie! Jednak warto było troszeczkę połazić. Wiecie co? To ja jeszcze trochę tutaj się przespaceruję. Może znowu coś znajdę! Ale super! Nie no, 2 razy pod rząd to byłoby chyba za dużo, nie? Okej, idziemy już do parku. Ale fart! Brr, ale tu zimno! No właśnie, gdzie jest mój kalafior kaloryfer? Najwidoczniej jestem pierwsza. To nie jest zbyt pocieszające. Ale jaki piękny widok. Wow. Ślicznie tu.
miasto nocą, zaczęłam pocierać ramiona, żałując, że Lisander jeszcze nie przyszedł i nie może mnie ogrzać. No właśnie, kaloryfer mój! Dobrze mówiłam. Merka, to ty? Podskoczyłam tak wysoko, że uderzyłam się o gałąź drzewa. Boże, no co ty masz, ponad 3 metry? To ja, nie bój się! O matko, Iris! Boże, przez ciebie zgoda bym zaliczyła. Lisander jeszcze nie przyszedł? Nie, domyślam się, że niedługo się pojawi. Zostało jeszcze trochę czasu. To sobie poczekamy. Wiesz, teraz lepiej rozumiem, dlaczego razem wparowaliście do mojego mieszkania. Co? Jak ja wparowaliście? My pukaliśmy i nikt się nie odzywał. Wypraszam sobie. Gotowi byliśmy zmierzyć się ze zboczeńcem, by cię ratować. Nawet z twoją brudną wanną. Jeżeli to nie jest przyjaźń, to nie wiem, co to jest. Mieliśmy się dla ciebie poświęcić. To, co mi powiedziałaś w szatni... Tak, to pierwsza osoba, do której się zwracam, gdy mam problem. To zrozumiałe. Tworzycie dobrą ekipę. Nagle usłyszałyśmy jakiś hałas i przerwałyśmy rozmowę. Co jest? To na pewno on, ale nie mam odwagi zawołać go po imieniu. O, wrrr. Tak, to z pewnością Lisander. Bo kiedy się porusza, to robi wrrr. To jego okrzyk godowy. Siedzi w krzakach, pociera czółka i na mnie czeka. Idziemy w stronę Lisandra. To mój telefon. Odblokowała telefon, aby przeczytać wiadomość. Polecenie było proste. Miałaś przyjść sama. Powiedz koleżance, aby poszła do domu albo spotkać się coś jeszcze gorszego. Szantażystka przebrzydła. Cholera. O nie, co robimy? Schowaj się gdzie indziej, dopóki się... Co? Schowaj się gdzieś indziej, dopóki się nie zorientuje, że nie przyniosłyśmy pieniędzy. Ja poczekam trochę dalej. Okej, ale mi plan. Wyślij mi wiadomość, gdy zacznie się oddalać. Pójdę za nią. Dobrze. No w sumie może to nie jest taki zły pomysł. Wyjście do parku nocą, przed mieszkaniem, to gdzie? Gdzie ja mam iść? Chyba jestem już wystarczająco daleko. Okej. Ale to nie jest aż za daleko? Jak ty będziesz widziała wejście do parku? Okej. Niech ci będzie. Muszę poczekać, aż Iris da mi znak. Sytuacja naprawdę zaczyna wymykać się spod kontroli. Bogaż, ale serio, gdzie się podział Lisander? No, zostawił nas sama. Oparłam się o ścianę sklepu i czekałam z założonymi rękami. Trochę się boję, że o tej porze mogę wpaść na nieproszone towarzystwo. O, wrrr. Lisander znowu mnie wzywa zza krzaków. Już idę poczochrać cię czułkami, mój tyżuczku. Już czas! Przeczytałam wiadomość od Iris. Słyszałam, jak przeklina. To dziewczyna. Chyba rozpoznałam jej głos. Poszła w stronę wejścia do parku. No trzeba było mi napisać, co to za dziewczyna! Muszę wziąć głęboki oddech. Czas wykazać się odwagą. Przecież ta dziewczyna też jest sama. Co mogłaby mi zrobić? Tylko wsadzić ci nóż w plecy? No mam nadzieję, że zaopatrzyłaś się w jakiś gaz łzawiący, bo sama będziesz płakać. No i gdzie kurde jest Lisio, kiedy go się potrzebuje, ja się pytam. Próbuję dodać sobie otuchy, ale trzęsę się jak galareta. O nie. O nie, będzie akcja. Powinna być tam. Nagle jej sylwetka... Jezus! Co to za jakiś kosmita? Jakiś cień? Nagle jej sylwetka wyłoniła się przede mną. Poczułam, jak miękną mi nogi. Zaczęłam wrzeszczeć. Długo się nie zastanawiając, rzuciłam się na nią. Może zacznę trzeć japę? Dobra, dżi japę! Postać odruchowo się cofnęła, a potem się przewróciła. Dobrze i tak. Sparaliżowana patrzyłam, jak się podnosi i słyszałam, jak coś mamrocze. Ten głos rzeczywiście brzmi znajomo. Uciekła, coś sił w nogach. No nie łapią! Kurde, może trzeba było ją złapać za włosy? Nie udało mi się zobaczyć jej twarzy. Z kolei chyba po drodze coś zgubiła. O, będziemy mieć dowód. Mamy dowód. Co to jest? Kolczyk Szarlotka! Tu cię mamy, wywłoko! Już nie żyjesz! Już wiemy, kto to robi. Ten kolczyk nie pozostawia wątpliwości, do kogo należy. Ale dlaczego ona? Muszę to przemyśleć. Merka, widziałaś ją? Wiesz, kto to? Ona zgubiła to. Pokazałam Iris kolczyk. Przez chwilę patrzyłyśmy na siebie w ciszy, próbując przetrawić tę wiadomość. Potem postanowiłyśmy wrócić do domu. Jutro będziemy miały dużo czasu, aby to przedyskutować. Z
kolei trochę mnie to martwi, że Lysander się nie pojawił. Wystawił nas do wiatru! Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Poszłam do domu. W ręku mocno ściskałam znaleziony kolczyk. O, wow, idź spać. Okej, idziemy spaćki. Jak mnie rodzice nakryją, to będzie zgon. Będzie zgon. W końcu jestem w swoim pokoju. Doznałam dzisiaj już wystarczająco wielu emocji. Idę od razu spać, a przemyślę to wszystko jutro. Co jest? Gdzie byłaś? O nie! O no! A! No i zostałam Wow! Jezu, moja mamuśka bez makijażu wygląda jak Sid z epoki lodowcowej. No nie, znowu dostanę szlaban w takim momencie. Matko, ogarnij się. Ten dzień nigdy się nie skończy. Ale ma fajny szlafroczek, taki w serduszka, podoba mi się. Ładne. Możesz mi powiedzieć, dlaczego wymykasz się z domu po północy? Bo mam ciekawsze życie towarzyskie niż ty? Ech, już po mnie. Wydaje mi się, że już o tym rozmawiałyśmy. Jeżeli chcesz się z nim spotykać, to wolę, żebyś była szczera i mi o tym powiedziała. I przede wszystkim nie robiła tego w środku nocy za moimi plecami. Dobrze, następnym razem, gdy będziemy planować czochrać się czułkami, to powiem ci o tym. Ojciec na pewno się ucieszy. Wiem, przepraszam, to się więcej nie powtórzy. No właśnie, to się więcej nie powtórzy. Przemyśleliśmy, że będzie romantycznie, jeżeli spotkamy się w nocy. Proszę, tylko nie mów o tym tacie. Kurczę, nie wiem, co wybrać. Może nie będę jej zdradzać, że biorę udział w takich niebezpiecznych misjach? Dobrze, pomyśleliśmy, że będzie romantycznie, jeżeli spotkamy się w nocy. Rozumiem, ale musisz być bardziej rozważna, jak chcesz, żebyśmy ci zaufali, jeżeli nie jesteś z nami szczera. Czytać, znowu nie mogę czytać. Masz rację, przepraszam. Idź już spać i lepiej, żebyś nie spóźniła się jutro na lekcję. Wow, od razu zrobiłam, jak powiedziała. Pomimo tego, że było późno, ciężko było mi zasnąć. No wcale się nie dziwię. Trzeba było, kurde, wiać oknem. Przed oczami cały czas wirowała mi jedna twarz. Mi się wydaje, że ona już od razu wiedziała o tym, że się wymykamy, bo Merka słyszała jakieś kroki za sobą, tylko machnęła ręką. A, to pewnie wiatr, albo nie, nic się nie stało, a to jednak była mamuśka. Ale dobrze, że nie zdążyła nas zatrzymać przed akcją. Twarz osoby, która zatruła życie Iris. Twarz Charlotte. Trzeba przyznać, że rano nie wyglądałam zbyt świeżo. Oj, nie będzie z ciebie świeżaka. Lekko zespana sięgnęłam po telefon. Dostałam wiadomość od Lysandra. Naprawdę mi przykro, że nie przyszedłem na wieczorne spotkanie, ale nie miałem wyboru. Wyjaśnię ci to. Mam nadzieję, że poradziliście sobie z Iris. Życzę ci słodkich snów. O, ta końcówka jaka słodka. Ale dlaczego? Dlaczego nie miałeś wyboru? Mieszkasz tylko z bratem, goddammit. Wytłumaczę ci. Mam nadzieję. W międzyczasie postaram się starannie wybrać mój strój. Tak, jak będzie do kupienia nowy strój, to znaczy, że Illustration będzie niedługo. O, wow, wybierz odpowiedni strój. Bardziej mi na Lysandra pasuje ten. Wiecie co, ja nie chcę przegapić w tym momencie ilustracji, więc zrobię krótkie cięcie, upewnię się, który to strój powinnam wybrać i za momencik do was wracam. Okej, okazuje się, że strój, który powinnam wybrać, to ten z wianuszkiem. Od kiedy Lysander woli stroje kurcze z odsuniętym brzuchem? Ten wypadek naprawdę go zmienił. I to na lepsze. Ten strój jest tańszy. Thank you, Lysandra. It's beautiful. Podoba mi się. Podoba mi się bardziej niż ten po prawej. Więc kupujemy ten strój. Od razu pewnie go założę i będzie wyglądała śmiesznie. O mój Boże! Ile warstw! 100-layer challenge. Dobra, znowu muszę zrobić krótkie cięcie i ją doprowadzić do porządku, bo wygląda komicznie. Okej, moja dziewczyna jest już przebrana, przy okazji mogę wam pokazać, jak wyglądają te dziwne okulary, jakieś kalejdoskopiczne, które udało mi się zgarnąć za free! Jest! Dosyć śmieszne, ale okej. Wystarczy. Od razu przechodzimy sobie do rozgrywki. O tej porze roku normalnie przewieje jej nery, jak nic.
Do łazienki będzie latała co minutę, jak kobieta w ciąży. A wtedy ojciec tu już na pewno wyśle ją do zakonu. Uważam, że wyglądam w tym ładnie. Ja też. Szczególnie podoba mi się ten wianuszek. Cute strój. Czas zmierzyć się z nowym dniem. No, ciekawe. Idź do szkoły i porozmawiaj z Iris. O nie, mam nadzieję, że jak zejdę na dół, to nie natknę się na ojca. Please, please. Uff, okej, okay, nie będzie ochrzantusa. Nie będzie ochrzantusa. Jej, idziemy przez park? Myślałam, że Iris do mnie dołączy, ale nope. Dobra, lecimy do szkoły. Widziałam, jak Iris wchodziła do szkoły. Szybko, muszę ją złapać. Merka, właśnie chciałam z tobą porozmawiać. Ja też. Musimy postanowić, co zrobimy, aby zatrzymać... Wiesz kogo? Ech, wczoraj w nocy dostałam kolejną wiadomość. Powiedziała, że słono zapłacę za to, co się wczoraj wydarzyło w parku. O-o. Wkurzyła się, że nie przyniosłam pieniędzy i że powiedziałam o tym innym. Skopiamy jej tyłek. Mam zostawić w swojej szafce $700 podczas przerwy obiadowej. Dałam jej swój kod. Iris, czy tobie mózg wyżarło? Po drodze do domu z naszej nocnej akcji spotkałaś zombie i ci go wyżarli? Po co podawałaś jej swojego koda? I ma mnie nie być w pobliżu i ciebie też. No i co jeszcze? O, matko, córko, wnuczko. I tak nie mam tylu pieniędzy. Opublikuję moje zdjęcia, cała szkoła je zobaczy. Nie dojdzie do tego, nie mamy wyboru, też musimy jej zagrozić. O właśnie. A jakbyśmy na przykład wykorzystali do tego Amber? Zagrozimy przy użyciu Amber. Jak nie ogarnie psia psiłeczki, to z kolei jej informacja. Wszyscy zobaczą z tego jej pudełka wstydu. Jak to? Powiemy, że pokażemy jej maile. To dowody. Ale są anonimowe. Ktoś na pewno będzie mógł udowodnić, że zostały wysłane z jej adresu IP albo coś podobnego. Daję sobie rękę uciąć, że nawet Armin by sobie z tym poradził, gdyby nad tym trochę posiedział. No, nasz kochany, poczciwy Armin. Nie możemy być tego pewne. Nawet bez tego wystarczy, że jej zagrozimy. Zaczyna tracić grunt pod nogami i popełniać błędy. Ach tak? To pierwszy raz, gdy prosi, abyś zostawiła coś w swojej szafce w południe, prawda? Zazwyczaj chce czegoś wieczorem. Już dzięki temu możesz wywnioskować, że chodzi do tej szkoły, a ty nie miałaś tego wiedzieć. Tak, to prawda. W południe jak zwykle pójdziesz do stołówki, a ja poczekam na Szarlotkę. Tylko, że tym razem nie będę czekać na nią sama. Zostawiłam Iris i poszłam poszukać swojego chłopaka. Czas nagli! Jest! Lisiu, gdzie jesteś? Tutaj się rozgrywają naprawdę dramatyczne akcje, dziwne sytuacje. Jesteś mi potrzebny, dlaczego mnie olałeś wczoraj wieczorem? Byłam sama, byłam przerażona. A ty pewnie polazłeś sobie na piwo z kumplami. Pewnie Castiel ci powiedział, nie idź, nie jest tego warta, nie nadstawiaj dla niej karku. Zginiesz normalnie, jeżeli to prawda. Zaczniemy może od góry. Tu go nie ma, może w sali biologicznej. Jest! Tam jest! Mam cię! Mam wrażenie, że każdego dnia jesteś coraz piękniejsza. Wow, jak na dzień dobry. Dlatego prawisz mi komplementa, bo się nie pojawiłeś? Och, dziękuję, Lisandrze. Jest taki uroczy. Powiedz, dlaczego wczoraj nie przyszedłeś? Właśnie chciałam z tobą o tym porozmawiać. Leo wybrał najgorszy moment, aby przeprowadzić ze mną poważną rozmowę. Zauważył, że nie pierwszy raz wymykam się w nocy. Martwił się o mnie. No, to ma być wytłumaczenie! To jest twój brat, a nie kurczę jakiś dziadek albo ojciec. I sama dziewczyna zrozumiałby to. Za to ja, kurczę, naraziłam się mamuśce dla ciebie. No i dla Iris też. Ale to mniej ważne. Wiesz co? Nie mogłem wyjść. Nasza rozmowa trwała zbyt długo. Okej, niech ci będzie, już nie będę drążyć. Teraz lepiej rozumiem. W końcu to twój starszy brat. Wiesz, strasznie się bałam bez ciebie. Nie mogłeś mu powiedzieć, że masz coś ważnego do zrobienia? To twój brat, a nie ojciec. Właśnie, to samo pomyślałam. Nie chcę, żebyśmy stracili coś na lovemetrze, więc... Strasznie się bałam bez ciebie. Jesteś taki męski. Weszliśmy na terytorium złotego lovemetru. 105! Przykro mi. Dobrze, muszę ci opowiedzieć, co przegapiłeś. Opowiedziałam mu, co się wydarzyło w nocy i pokazałam mu znaleziony kolczyk.
potem powiedziałam mu to, co przed chwilą usłyszałam od Iris. Trzeba przyznać, że Charlotte umie stwarzać pozory. Jest dyskretna w towarzystwie Amber. Nigdy nie zwraca na siebie uwagi. Będziemy musieli być bardzo przekonujący, jeżeli chcemy, żeby przerwała ten cyrk. Przekonujące? To znaczy? Jak ją powstrzymamy, skoro nie mamy żadnych dowodów? Wystarczy, że ją ukłamiemy. Powiemy jej, że Armin znalazł dowody świadczące o jej winie. Jeżeli będziemy wystarczająco przekonujący, to może da się nabrać? No nie wiem. Poza tym będziemy mieć nad nią przewagę. Nas dwoje przeciwko niej samej. Rozumiem. Posunęła się za daleko. Jeżeli nie ma innego rozwiązania, to tak to rozegramy. Ustaliliśmy, że spotkamy się na korytarzu podczas przerwy obiadowej i w ukryciu będziemy czekać na Charlotte. Ranek minął z prędkością światła. Wkrótce trzeba będzie rozpocząć naszą misję. O gad, o gad. Dołącz do swojego chłopaka na korytarzu numer 2. Okej. Na korytarz numer 2. Castiel, jesteś tutaj? Coś w tym odcinku bardzo mało Castiela było. To smutne. Bardzo smutne. Zadzwonił dzwonek i w ciągu kilku minut wszyscy skierowali się w stronę stołówki. Lysander wkrótce do mnie dołączył. My boyfriend. Musimy się ukryć. Tylko gdzie? Cofnijmy się trochę. Przy schodach powinniśmy mniej rzucać się w oczy. Okej, mój ty mózgu operacji. Ty wiesz lepiej. Ukryliśmy się przy schodach. Oh yeah. Oparłam się o balustradę, wstrzymując oddech. Korytarz był zupełnie pusty. O, jak romantiko. Jak na mnie patrzy. Lysander podszedł bliżej i czule mnie objął. O. Jakie sweetaśne. Poczułam, jak głaszcze mnie po policzku. Nagle... Uszedł za mnie cały stres. Wariatka. Nagle usłyszeliśmy charakterystyczny dźwięk otwieranej szafki. O-o. Teraz albo nigdy! O-o, co się dzieje? Czas przyłapać winą na gorącym uczynku. To co, lecimy? Przed siebie? A więc to byłaś ty! Mamy cię. Jak możesz na siebie patrzeć w lustrze po tym wszystkim? No... Głupcy, coś wam się uroiło. Nie zrobiłam nic złego. Nie wcale. Lisiu, łapią, przytrzaśnij nos Pinokia. Przestań ściemniać. Przecież właśnie szperasz w szafce Iris. Nie, to moja. Nie wiem o czym. Zaskakującą szybkością Lysander rzucił się w jej kierunku i zamknął jej szafkę przed nosem. Trzeba by było jej kurde przytrzasnąć ten kinol. Uda ci się przeczytać? Czy chcesz, żebym ci pomógł? Na drzwiczkach widnieje imię Iris. Charlotte nagle spuściła z tonu. Chyba nie spodziewała się tak agresywnej reakcji. Jaki on jest męski. Nie, nie dotykaj mnie. Nie masz prawa. Powiem dyrektorce. Uspokój się, przecież cię nie dotknął. Ale wiem, co innego moglibyśmy powiedzieć dyrektorce. Swoją drogą, niezła z niej wariatka. Nie, nie dotykaj mnie. Wszystkie dziewczyny w tej szkole marzą o dotyku lisia. A ta udaje cnotkę. Śmierci, Charlotkowy zakalcu. To oszustko. Oh, nic na mnie nie macie. Żebyś wiedziała, że mamy. Sweet queen. Ale ją zagięłam. To nie moja wina. To ta szmata myślała, że może bezkarnie odbić mi chłopaka. I teraz z liścia jej za brzydkie słownictwo. Na karnego jeżyka. W zakładzie karnym najlepiej. No i doszliśmy do sedna sprawy. Tim chodził ze mną! Ze mną! I miał czelność zrobić zdjęcia tej biedaczce. Do tego był na tyle głupi, żeby zostawić je na pulpicie swojego komputera. Iris nie wiedziała, że już kogoś miał. A nawet gdyby wiedziała, to nie daje ci prawa do prześladowania jej. No, dlaczego, kurczę, zakalcu, nie mścisz się na nim, tylko na biednej dziewczynie? Nie możecie niczego udowodnić! Niczego! Uważaj, żeby się nie przeliczyła. Nie tylko my zainteresowaliśmy się tą sprawą. Armin też o wszystkim wie. Zdziwiłabyś się, jak dobrze zna się na komputerach. To mało powiedziane. Naprawdę wziął sobie tę sprawę do serca. Wystarczy, że damy mu znak, aby upublicznił dowody. Lysander naprawdę wczuł się w swoją rolę. Całkiem niezły z niego aktor. Zasłużył na wielkiego całusa. Kłamcy! Oboje kłamiecie! Rób jak chcesz. Wkrótce się przekonasz. O, wow. Ale z nas, kurczę, para. Mam nadzieję, że nie przesadziłam. Jeśli się nie złamię, to nie wiem. O-o. Dlaczego ma taki creepy uśmieszek? Ku mojemu wielkiemu zdziwieniu,
Charlotte wybuchnęła śmiechem. Naprawdę myślicie, że dam się nabrać? Mam nad wami przewagę. Ta jasna. Myślicie, że nie zauważyłam waszych potajemnych schadzek na korytarzach? I z tego, co zrozumiałam, koniecznie chcecie zachować wasz związek w sekrecie, prawda? Wow, normalnie zwyrodnialcy z nas chodzimy ze sobą. Toż to potworność, nikt przed nami tego nie robił. Jesteśmy zbrukani. Tak, masz moje błogosławieństwo. Please, powiedz wszystkim, powiedz całemu światu. Nie chcę się już ukrywać z Lisandrem. A więc albo zostawicie mnie w spokoju, albo powiem o was Peggy. Ależ proszę cię bardzo. Lisander widzę, że też ma to w nosie. Spojrzałam na Lisandra i od razu zrozumiałam, że myślimy o tym samym. Tak, powiedzmy całemu światu o naszym związku. W jakim jest szoku. Pewna swojej decyzji złapałam go za rękę i rzuciłam Charlotte wyzywające spojrzenie. Już myślałam, że złapała go za rękę i rzuciła Lisandra o szafkę. I zaczęli się migdalić na jej oczach. Charlotte, nie obchodzą mnie twoje groźby. My nie mamy nic do ukrycia. Ja mam chłopaka, a ty nie. Na naszych oczach zaczęła wpadać w histerię. Wygraliśmy! Nie wiem, co mnie jeszcze powstrzymuje przed zadzwonieniem na policję. Nie, proszę, nic nikomu nie mówcie. Tylko jeżeli przestaniesz szantażować Iris i wysyłać jej wiadomości z pogróżkami. Lepiej też, żebyś zniszczyła zdjęcia Iris, bo jak nie, to dostaniesz w papę. Tak, przysięgam, że to zrobię, tylko proszę, nic nikomu nie mówcie, jeżeli moi rodzice się dowiedzą. Nic się nie stanie, jeżeli pozbędziesz się tych zdjęć. Przysięgam, przysięgam. Nagle zaczęła się rozglądać na prawo i lewo, jak przestraszone zwierzę. Ostatni raz spojrzała na nas błagalnym wzrokiem, a potem uciekła. Myślisz, że dotrzyma słowa? Myślę, że tak, ale nigdy nic nie wiadomo. Jeśli zmieni zdanie, to przywrócimy ją do pionu. Elisio. Wow, normalnie wow. Wiesz, jestem z ciebie naprawdę dumny. Stawiłaś czoła Charlotte z prawdziwą siłą. Ech, chyba nawet ja nie myślałam, że jestem do tego zdolna. Mam ochotę go pocałować. Mogłabym się tak wpatrywać w jego oczy godzinami. Mam ochotę mu pogratulować. Bez niego bym sobie nie poradziła. No oczywiście, że kiss. Bez zastanowienia rzuciłam mu się w ramiona i pocałowałam najnamiętniej jak potrafię. Chciałam mu tak wiele powiedzieć. Doskonale odegrał dzisiaj swoją rolę. No a gdzie moja ilustracja? Charlotte? Jesteś tu? Usłyszałam ten tak dobrze znajomy głos, ale nie mogłam wyrwać się z objęć Lisandra. What the hell? Co wy wyprawiacie? Ups. Jest, mam ilustrację. O, wow. I to spojrzenie Lisandra, pełne takiej pogardy dla Amber i takiej pewności siebie. Jakby mówił, chill out, bitch. Nie udawaj cnotki. O, wow. Super to wygląda. Dlaczego moja postać ma dwukolorowe oczy? Ja jej dałam niebieskie oczy. Chyba, nie wiem, mogłam się pomylić. Wow, ale to fajnie wygląda. Super. No i co, biczo? Mam chłopaka, a ty nie. Będziesz singielką do końca życia, dobrze ci tak. Przez kilka sekund Aber patrzyła na nas, jakby zobaczyła ducha. Potem uciekła tak szybko, jak Charlotte kilka minut wcześniej. Tym razem to pewne, że wszyscy się o nas dowiedzą. No i dobrze, w końcu. Muszę zaczerpnąć świeżego powietrza. Lekko przytłoczeni tym, co się właśnie wydarzyło, w ciszy poszliśmy w kierunku dziedzińca. Ja! Ale super! Podoba mi się ta ilustracja. Myślałam, że tutaj odnajdę trochę spokoju. Ale ktoś się kręcił na dziedzińcu. Można by powiedzieć, że to policjanci? O-o! Dyrektorka jest razem z nimi, a pośród nich stoi... O nie, nie mówcie, że Armin. Proszę pani, coś się stało? Armin, nie! Wpadł! O nie! Wpadł ze swoje sztuczki hakerskie, co on zrobił? Tak się rozkicał, że postanowił włamać się do Pentagonu, czy coś? Armin, no! Wpadliśmy. Odwróciliśmy się w kierunku dyrektorki. O-o. Co się dzieje? Nie martwcie się, muszę tylko... pójść do więzienia. Super. Policjanci najwyraźniej stracili cierpliwość i wzięli Armina
pod ręce w stylu porozmawiamy o tym na posterunku i ja... No to się porobiło, ekstra. Nie wierzę, to jakiś słaby żart. Armin, co ty zrobiłeś? Już po nas. O, koniec odcinka. Słupcio, w końcu będę mogła przejść do 36 odcinka. Cena prawdy. Od kiedy Amber nakryła cię swoim chłopakiem, cała szkoła mówi tylko o tym. Ale masz teraz inne sprawy na głowie. Armin został zatrzymany przez policję. Czy posunął się za daleko w swoich wirtualnych wyczynach? Spróbuj się tego dowiedzieć u boku Aleksego. Wow, zakończenie pełne wrażeń. Biedny Arminus. Oby skończyło się na jakimś pouczeniu, bo za dobrze to dla niego nie wygląda. Okej, nie przeciągając, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. No i do usłyszonka w kolejnym, 36 już odcinku Słodkiego Flirtu. Pa, pa!